Od pewnego czasu do kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy docierały sygnały o narkotykowej działalności na terenie miasta. Jedna z informacji wskazywała, że w piątkowy wieczór nielegalny towar może być przewożony taksówką. Policjanci zorganizowali akcję. Na ulicy Kamiennej w Bydgoszczy zatrzymali do kontroli ustalonego wcześniej Mercedesa. Taksówką oprócz kierowcy podróżował 20-letni mężczyzna. To u niego w plecaku kryminalni znaleźli to, czego szukali – biały proszek, susz i tabletki. Zabezpieczony towar trafił w ręce ekspertów z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Wstępne badania wykazały, że bydgoszczanin przewoził blisko pół kilograma amfetaminy, prawie kilogram marihuany i 148 tabletek ekstazy. Całość warta na czarnym rynku ponad 25 tysięcy złotych. Zarówno 20-latek, jak i kierowca zostali zatrzymani do wyjaśnienia w areszcie. Obaj usłyszeli zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Starszy dodatkowo odpowie za nielegalne posiadanie broni oraz dokumentu należącego do innej osoby. Sąd przychylił się do wniosku policjantów oraz prokuratora i zadecydował o aresztowaniu bydgoszczan tymczasowo na 2 miesiące. Za przestępstwo, o które są podejrzani, można trafić do więzienia nawet na 8 lat.